Dzień dobry. Znajdujemy się na holenderskim polu, na którym jeszcze niedawno była kukurydza. Kukurydzy teraz już nie ma. Cicho, nie dzwonisz mi tu. Kukurydzy już teraz nie ma. A po południu nie będzie jeszcze kilku rzeczy, które w tej ziemi tu zalegają. Bowiem zaraz je stąd wykopiemy. Życząc miłej niedzieli, żegnam się z Państwem do pierwszego dołka. No to co, mamy pierwszy dołek i co? I wyszła taka łuseczka. O, dołek jest zakopany, jesteśmy na polu. I kawałek łuseczki właściwie zgubiło ostrość i teraz ją będzie chciało złapać. Głupie. No to co, mamy dołek numer 2. O, to jest dołek numer 2. A w dołku numer 2 leżała sobie taka oto kulka. Jestem do końca pewien, to albo pierwszowojenny pocisk, albo jeszcze może nawet starszy. Nie mam pojęcia, od czego to może być. René sobie kopie gdzieś tam. Tam go widać. Tu jest nasza kulka z dołka numer 2. Znowu zgubiła ostrość. Kupię urządzenie. Tak, jesteśmy przy dołku numer 3. Nawet nie warto wspomnieć. A z dołka numer 4 wyszła nam czapeczka od buteleczki z lekami w płynie zapewne. Zastrzyk, jak się robiło, to się przybijało tutaj gumową taką zatyczkę. Czy dalej się to robi w ten sposób? Nie to, że tu technologia wyginęła, nie. Ta technologia działa dalej. No generalnie pole nie daje dzisiaj. Czwarty dołek jest mała kiszka. Zobaczymy. Gdzieś tutaj podobno rzymki wychodzą w tej okolicy. Słabrzesz ostrość. Ale jeszcze rzymki wychodzą w tej okolicy. Jesteśmy koło Bredy w tym momencie. Na wschód od Bredy. Zaraz przy miejscowości Bawel. Tak to sobie to wygląda. O. No to do nas. Dołek numer 5. Coś tu dzwoni. Coś tu cewka. Czyżby to było to? Nie. Nie. Też nie. Tu też nie. Tutaj gdzieś. Tak to jest, jak się nie ma pinpointera. Drodzy ludzie, no niestety. Palec grze palec. Jest. Chyba nawet to widziałem. Już nie mam tego w dłoni. Jest. Jakieś kółeczko. Guziczek. Ładny. Błyszczy się guziczek. No, więc to jest ten guziczek. Po wyczyszczeniu takim pobieżnym. Szczotką z baraniego włosia, powiedzmy. Miękko. Bardzo. Co mogę powiedzieć, to, że na pewno, że się błyszczy. Natomiast czy to się błyszczy, bo leży tutaj od bardzo niedawna, czy to jest jakiś metal z wyższej półki? Ciężko mi powiedzieć. W domu to doczyszczę.
razie nie widać żadnych inskrypcji z drugiej strony, ale to jest jeden wielki syf. Może coś tam jest wybite. Kto to wie? No, to był dołek numer 6, zdaje się, albo 5. Straciłem rachubę. Tyle ich jest, że brakuje ręki, żeby liczyć. Takie życie. No i co tam, panie, w następnym dołku? W następnym dołku, dołku numer 7, mamy taką oto szpilę. Ładna szpila z jakimś takim puchem na pasek. Nie wiem, na jakąś pracianą galanterię pewnie. Nie gub tu ostrości, nie rób tu reklamy żadnej, cicho. No i w takim dołku sobie też siedziałem. Dołków mało, mało sygnałów, więc kopię też żelastwo. Bowiem, jako że wyszedł pocisk i chyba tam ze dwie łuski, czy tam jedna, to może coś tu leży, no zobaczymy. Szpila, dołek numer 7, do następnego dołka. A w dołku numer 8, który jest dosłownie zaraz obok dołka numer 7, bo tu jest dołek numer 7, tu jest mój but, tu jest mój wykrywacz, a tu jest mój dołek numer 8. Takie coś wyszło. Złapiesz ostrość? O, może złapiesz. Złapę, proszę, umie jednak. Takie coś wyszło. Stalnie rdzewna kółeczko. Część maszyny rolniczej zapewne, gdyż ponieważ albowiem, no i tyle. Część maszyny rolniczej, dla nic innego mi to nie wygląda. No, czekamy na kolegę Łukasza, który ma się pojawić tutaj lada chwila z kolegą Piotrem. Mają się gdzieś pojawić w tamtej okolicy, co oznacza, że... to nie, no właściwie nic to nie oznacza. To na sam... O, już się nagrywa. A ja już pokazałem. O, to zmoka. Dobra, to od początku tak, cięcie i akcja i lecimy od początku. No to jest dołek numer 7, to jest dołek numer 8, to jest dołek numer 9 i blaszka. A, duma mnie rozpiera. O, nawet ostrości nie chcę złapać, taką durną blaszkę. Złap ostrość. Nie. Dołek numer 10. Myślałem tak sobie dzisiaj rano, że może będzie szczęśliwy. Po byku fest, szczęśliwy jest normalnie. Układam się z radości po porannej rosie. Tak się pokładałem, że zrobiłem. Przyjechała kawaleria ze sieczą. W składzie sztuk dwie. kolega Łukasz i kolega Piotrek. Idę się przywitać. O, taki jest mój plan. Tak na szybko tylko dołek numer 11. Koło żelastwa. Sztuk 1. Dzwoniło na kolor, ale Gareth tak ma, że duże żelastwo potrafi dzwonić na kolor. No, René sobie gdzieś tam kopie, on się jest tak zapalony w ogóle, że nawet nie zauważył, że ktoś przyjechał. Proszę, przyjechało dwóch. Kolega Piotrek i kolega Łukasz, Digger Kopacz. Przyjechali z własnymi kulami. Będziemy utykać razem dzisiaj po polu. Kolega ma pokrowiec na łopatę, wiadomo, łopata nie może się uszkodzić. Pozwala rozkopywanie dóbr osobistych. I co, i zaraz będziemy... Profesjonalny. A to jest zielony wojownik René w kamuflażu od stóp do głów. Tak, żeby go przyjaciel na polu nie zauważył. Eagles and Lions Metal Detecting Team Netherlands. Widać my, mamy widać. To my. Witamy przy dołku numer 12. Łuska. Jakaś taka, nie wiem. Proszę się nie śmiać, bo... Proszę się nie śmiać, bo... No. Właśnie. Złapiesz ostrość, czy nie złapiesz? Nie złapiesz.
łuska jakaś tam zbita. Dobrze, to jest coś. Zbita taka. No i do numer 13. W doku numer 13, proszę Państwa, znaleźliśmy belgijskiej produkcji spłonkę od pocisku myśliwskiego. Troszkę ją tam potraktowałem narzędziem czyszczącym po powierzchni drucianej. Tak to sobie wygląda. No cóż, hura, hura, pierwsza monetka dzisiaj. Jeden tent holenderski, który rok ciężko określić. Na pewno jest to jeden tent holenderski. Z drugiej strony jest wyraźnie napisane... no, tak jest sypialnie. Tak? Jakoś tak. No to, jeszcze. Co, no wiele nie widać. Na pewno jest to jeden tent holenderski. Królestwo Niderlandów, któryś tam rok. Wygląda 1949, ale nie jestem pewien. To był dołek numer... Który ty jesteś? Dołek 14. Quick up. Dołek numer 15. Dobrze liczę? Chyba dobrze. To już trzy ręce całe. Dołek numer 15, zakrętka od napoju Quick Up. To jest starożytny holenderski napój energetyczny. Kiedyś używano tego zamiast Viagry. Quick Up. Widocznie holenderski rolnik potrzebował wspomagania na polu. Quick Up. Nie, no oczywiście żartuję. Podejrzewam, że muzeum tego nie będzie chciało przyjąć. No cóż. No i co? No i śliczna muszkietówka wyszła z dołeczka. Średnica tak na moje oko z 10 mm. Może 8, 9. Troszkę sobie już tu leży. Taka sama, samotna muszkietówka. Nie wiem, może koledzy tam coś wykopali jeszcze takiego. Wątpię. A może? Nie wiem, zobaczymy. Idziemy dalej. To był dołek. Muszkietówka numer 2, dołek 17 czy 18? Nie wiem, zaraz obok był, chyba 17. Taka sama, jeszcze jej tam nie odmuchałem. Ładna, okrągła do kolekcji muszkietówka. Następna. Dalej. Mówmy się, że następny będzie dołek numer 18. Umówiony dołek numer 18. Piękna monetka. Nie mogę do końca odczytać, co to jest. Eagle Riae. Na pewno jest to moneta holenderska. 1759 rok. Bardzo ładny stan. Geldria? Nie. Poszukam później ten. Na pewno to jest moneta holenderska. Widoczne dwa lwy. No cóż, no będziemy się po południu tam dowiadywać. Dołek numer 19 zaowocował takim oto elementem czegoś. Tu jest gwint w środku. Coś się na to nakręcało. I tu się przewlekało coś. Dziurka na górze, bije na kolor. Tu jeszcze coś jest w tym dołku. Jakieś żelastwo, ale to już nie będę tego kopał. No, pogoda nas, że tak powiem, rozpieszcza. Mamy niebo zachmurzone, ale nie pada, nie pizga. Płaska jak zwykle w Holandii. Co? Idziemy kopać te grządki, idziemy do... tak, a w dołku numer 20 Państwo poznają, to jest Juliana, królowa holenderska. To jest taki holenderski PRL, 5 centów, 1950 rocznik, czyli stosunkowo młode, to jak mówię, holenderski PRL. Wszędzie tego pełno, każdy to ma. Służy do zapełniania półek, głównie do blokady. Sztuczny półek. Dołek numer 20, do następnego. Taka oto łuseczka wyszła, taka oto łuska wyszła z dołka numer 21.
21. Bardzo mały kaliber, jakieś 5 mm. A wśród oznaczeń na tej łusce da się odczytać jedynie cyfrę 90, będącą obecnie na godzinie 6. Tak to sobie wygląda. Chodzimy dalej. Dołek numer 21, łuska. No i jesteśmy przy dołku numer 22, jakieś coś. Dołek numer 23, znowu kulka. No cóż, druga do kolekcji z tego pola. To jest taka późna breneka, czy późna muszkietówka, tutaj kolega Łukasz podpowiada. No co, ładna. Tu jest ten dołek, z którego ją wykopałem. A tutaj coś brzęczy też na kolor w tym miejscu. Dołek numer 24 zaraz obok dołka numer 23. A w dołku numer 25 nie uwierzycie Państwo, guzik. Piękny guzik. A to, drodzy poszukiwacze, młodzi, starzy, kobiety i mężczyźni, to jest zawartość numer dołka 26 w dzisiejszym kompaniu. Takie coś. Kompletnie nie wiem, cicho tam. Kompletnie nie wiem, co na ten temat myśleć, czy jest to jakiś... bo ewidentnie wygląda to na pracę ludzkich rąk. I cicho tam, mówię. Kompletnie nie wiem, o co tutaj chodzi z tym. Nie ma to żadnych oznaczeń, bo gdzieś by mogło mieć. Taki o sobie pizdryk. W takie miejsce jakieś wlazłem, że sygnał za sygnałem. Wykrywacz leży na ziemi, a dzwoni. Co wykopałem? Jakieś coś wykopałem, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Nazwijmy to pizdryk znowu. Ewidentnie armijny staw, bo to jakiś ma jeszcze zielony kolor. Czubek od czegoś, albo zatyczka, albo coś, nie mam pojęcia. Pokrętło zmiażdżone, zniszczone. I dołek numer 27, albo i 28. Znowu taka sama znajdka, tylko że ta nie ma zakrętki, a tamta miała, bardzo podobne. Dwie znajdki, bardzo blisko siebie w zasadzie, parę metrów. Znajdujemy się koło takiego, koło farmy. I tutaj, jako że jesteśmy blisko farmy, to będą leżały jakieś śmieci z tej farmy. Złapiesz ostrość? Czy nie złapiesz? Złapiesz kij ci? No co, dołek numer 29. Kulka kolejna. Ołowiana, francuska zapewne, albo może i nie. Dziś XIX wiek. Kolega Łukasz tu ich nakopał. O, kolega już, Łukasz już jest ostry. Ich tu nakopał chyba z 10. René jest gdzieś tam, daleko. Piotrek tutaj podąża. A ja mam kulkę. Następny dołek. Monetka się trafiła w dołku numer 30. Tak, 30. Zjedzona całkiem. Przez nawozy i inne krety. No, dołek numer 30. O, spadła. Dołek numer 30. Monetka zjedzona. Nawet się do identyfikacji nie nadaje. Posłuży jako wypełniacz miejsca w gablocie. Kolejna muszkietówka, dołek numer 31. Dołek numer 32. Muszkietówka. W kolejnym dołku, 33, wyskoczyła nam taka kulka. Francuska kulka, koniec XIX wieku, 1890 gdzieś rok, z tego co mi jeden Holender mówił. Już taką mam, chyba nawet dwie. Dokładnie ten sam kaliber, ten sam producent. Tyle w tym dołku. Kolejny dołek, 33, już chyba kolejna muszkietówka, większy kaliber. 33. Wracamy już do samochodu. Robi się troszeczkę szaro. Szaro w zasadzie było od rana. Złabrzysz tę ostrość. Robi się taka troszeczkę szarówka. Zaczyna znowu pizgać troszeczkę. Więc udajemy się powolutku do samochodu. Dołek numer 34.
któryś tam już. Coś często rachubę tracę liczenia dzisiaj. W każdym razie taki ładny moniaczek wyszedł. Ładny to on nie jest, już jest zjedzony. Coś tam da radę na nim odczytać. Z drugiej strony niestety gruzy. Geldzuje zapewne albo coś takiego. A na to mi nie rysuj, wiesz jakie to drogie sprawy są? No i tym pięknym akcentem kolega wybił tutaj spadłem o asfalt. Koniec dnia poszukiwań. Kolega Piotrek, kolega Tomek, kolega ja, czyli Salvador. René tam gdzieś jeszcze jest. Nie wiem, chyba chce wracać dzisiaj na piechotę do domu. Koń się pasie jeden z drugim. Koniec pięknego dnia na polu kukurydzy. 30 parę dołków, 10 monetek wpadło. Koledzy troszkę.